Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj mamy dla Was taki trochę luźniejszy materiał, mianowicie odkładaliśmy to od dawna, ale wreszcie czas się tym zająć. Update, jeśli chodzi o jednego z naszych ulubionych twórców, Zacka Snydera. I ostatnio się pojawiło parę, myślę, ciekawych rzeczy związanych z Zackiem Snyderem, z jego twórczością byłą i no właśnie w zasadzie tylko z twórczością byłą, bo wiemy, że Zack Snyder ma zaplanowany film dla Netflixa Army of the Dead, do którego zdjęcia się skończyły, z tego co kojarzę. Natomiast trwa postprodukcja. Wiadomo, że na pewno sytuacja z pandemią wpłynęła jakoś na nie wiem, sprawność tutaj prac, ale podejrzewam, że no akurat postprodukcja to jest coś, co można robić zdalnie. Nawet jeśli to będzie trwało dłużej, no to nie jest to taki problem jak kończenie zdjęć chociażby w tej sytuacji. I nie wiem, czy to jest kwestia, wiecie, Snydera, czy to jest kwestia tego, jak Netflix standardowo świetnie promuje swoje produkcje, nawet jeśli są tworzone przez twórców z dużymi nazwiskami, ale kompletnie nic o tym filmie nie słychać. W zasadzie jedyna rzecz, jaką się dowiedzieliśmy w ostatnim czasie, to jest to, że ten gość, który grał Jimmy'ego Olsena w Batman v Superman, pojawi się też w tym filmie. No, obsada jest znana, ale to też wiadomo od jakiegoś tam czasu. I tyle. Nie chcę tego zwalać tylko na samego Snydera, który wygląda jakby był dużo bardziej zainteresowany tym, co kręcił wcześniej, albo czego nie nakręcił, niż tym, co kręci teraz, bo też jak inna to sprawa... Nie bo też inna sprawa, że jak na przykład Michael Bay kręcił ten swój film Six Underground, no to też nie było nic słychać kompletnie o tym filmie. Aż nagle wyszedł i nikogo nie obszedł i to tyle, nie? Więc trochę wszystkie filmy na Netflixie generalnie. Tak, wygląda jakby to była bardzo podobna sytuacja. Natomiast też jest trochę dziwne, że Zack Snyder, który tak tutaj udziela się w social mediach i to tylko na Vero, który, nie wiem, chyba sam jeden ciągnie jeszcze tylko ten on tam siedzi portal na za uszy, tak? To w ogóle miało być swego czasu, pamiętam, konkurencja dla Instagrama, dla Facebooka i taka, wiecie, nowoczesna platforma. A teraz chyba siedzi tam tylko Zack Snyder i postuje te swoje rzeczy z Batman i Superman. Ale wiesz, właśnie biorąc pod uwagę, że to jest twórca, który, no jakby nie patrzeć, utrzymuje jakiś tam kontakt z fanami i wciąż ma, wiemy, że ma grupę fanów tutaj lojalną. Aż dziwne, że nie korzysta tutaj z tego właśnie arsenału przy promocji swojego nowego filmu. Wygląda trochę tak jakby, no tam... Za coś, wiecie, za coś trzeba mieć chleb kupić, nie? Ale nie widać, żeby był jakoś specjalnie zaangażowany w tę nową produkcję. To może zanim przejdziemy do tych nowych rzeczy, czy macie jakieś przemyślenia na ten temat właśnie? Dziwne to jest. Ja nie wiem, jakim trzeba być twórcą, żeby robić nowy film i zamiast jarać się tym filmem, non-stop gadać o przeszłych rzeczach. W sensie mi nie daje to absolutnie żadnego... Już pomijając fakt, czy ktoś lubi Zacka Snydera, czy nie, czy lubi jego twórczość, ale jako po prostu do projektu, jeżeli widzę reżysera, który nie jest zahajpowany swoim nowym projektem, gdzie nie stara się, wiecie, tak jak to robią wszyscy inni, uszczknąć Romka Tajemnicy, albo może chociaż zrobić sobie tak, jak nawet ostatnio wrzucał fotę... Jak się nazywa reżyser Shang-Chi? Daniel Destin Creden. Tak. I on rzucił na fotkę, o, to ja i ekipa z filmu przed pandemią, nie? I po prostu sobie siedzą, czy coś takiego. Ale nawet takie pierdoły, nie? To wszystko, co robisz tylko po to, żeby cały czas hype'ować swój film. I jeżeli jesteś jeszcze osobą, która może być wokalna w social mediach, a Zack Snyder jest cholernie wokalny, non-stop się słyszy nie bez powodu o tym, o czym zaraz pogadamy. Czyli możesz używać tej grupki fanów, możesz używać social media do tego, żeby promować swój nowy projekt i tego nie robisz, to ja odnoszę w takim razie wrażenie, pewnie mylne, ale no sorry, tak mi dajesz do zrozumienia, Zack, że cię ten projekt szczególnie nie obchodzi. Ale kto to ma promować tych fanów, jak to są fani... Tego Snyder Cut, to nie są pani Snydera. Oni mają w nosie ten film o zombie i Snyder o tym dobrze wie, dlatego cały czas gada o tym właśnie kacie Justice League, żeby po prostu ktoś o nim mówił, nie? Żeby o nim było głośno cały czas w mediach. No bo umówmy się, kurczę, no ten film o zombie, ile by w niego kasy nie władowali, no to nadal jest projekt średnio medialny, nie? Żeby kogoś nim zainteresować w jakimś szerszym stopniu, bo to nadal, to po pierwsze to jest horror, który nie jest z Blumhouse, którzy potrafią reklamować rzeczy, potrafią się ustawić i o tych rzeczach się mówi, zresztą nagrody i wszystko. No a po drugie, no to jest o zombie, więc też nie jest jakoś strasznie popularne, więc mi się wydaje, że... I w ogóle to, że on nie próbuje chociaż w jakikolwiek sposób mówić o tym filmie, nie? Że jakieś zdjęcie, cokolwiek udostępnić,
to mnie, jako widza, który zupełnie, wiesz, abstrahując, tak jak mówiłeś, od tego, jakim reżyserem jest Zack Snyder, jakie rzeczy wcześniej robił i co namieszał, no to zupełnie mnie ten film nie interesuje, bo o nim nic nie wiem, nie? I jeśli reżyser nie chce o nim mówić, nie chce go reklamować, no to jaki ten film musi być? Na co on się musi zapowiadać, nie? Jak on woli mówić o projekcie martwym od paru lat, niż o czymś, co ma go znowu ustawić na planszy, nie? Na tym całym, wiesz, wielkim krajobrazie filmowym. No... Dziwna to jest sytuacja, wiesz, strasznie, ale nie dziwi mnie, biorąc pod uwagę, jakim reżyserem jest Snyder, nie? Że on ma jednak bajzel organizacyjny, bajzel w głowie, no i tak to troszkę wygląda. Co on może ugrać tak naprawdę tym gadaniem, które mówi teraz? No to jest rozgrzebywanie, tak mogą o nim mówić, ale jeśli chodzi o jego jakiekolwiek możliwości zawodowe i przyszłościowe, no to tego w żaden sposób nie buduje. A wręcz przeciwnie. Zaraz do tego przejdziemy, bo to jest podstawą dokładnie tych rzeczy, które... Natomiast gdyby właśnie próbował hypować swój nowy projekt, kurde, już Josh Trank bardziej próbuje swoje nowe projekty hypować na tym etapie, a wiemy, jak bardzo był to przez długi czas spalony reżyser. W sumie dalej trochę jest. Niż robić coś takiego, no... Ja kompletnie tak, tego nie łapię. Snyder przede wszystkim o tym nie mówić w żaden sposób, nie? Zostawić to już za sobą. Chyba, że mu chodzi tylko o jego ego i nic więcej. I wierzy, tak jak powiedziałeś. I wierzy, tak jak powiedziałeś, nie zależy mu na kasie, nie zależy mu na karierze, nie zależy mu na niczym innym i chce tylko, żeby o nim gadali, a ma gdzieś jakby przyszłość. Bo według mnie porządny reżyser, już mówię, porządny w kwestii z warsztatu, nie robi dobre filmy nawet, ale który wie, jak promować swoje... Michael Bay jest dobrym przykładem, no on robi całą masę fatalnych filmów, ale jeżeli chce coś promować, to wie, jak to promować. To mógłby właśnie mówić o tym, że ej, tutaj jeszcze takiego filmu o zombie nie widzieliście, że to, co tu się nie będzie działo, że to... Przechodzimy do nowej ery filmów o zombie, nie wiem, sprzedawać głodne kawałki, które i tak część ludzi kupi. On tego nawet tego nie robi. No ja się zgodzę z tym, że jasny film o zombie i to jeszcze na streaming. To nie jest może, wiecie, film z superbohaterami, to nie jest Justice League czy coś takiego. Ale to wciąż jest film o zombie za 90 milionów dolarów, nie? To jest coś, co się nie zdarza zazwyczaj. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, no to jest taki typowy film na odbicie się dla twórcy, który się sparzył na jeszcze większym kinie, nie? No nieraz już widzieliśmy sytuację, w której reżyser chcąc odpocząć trochę od tego dużego kina, bierze się znowu za... wraca do korzeni na przykład. A to dla Zacka Snydera jednak jest powrót do korzeni, no bo wiadomo... Że robił swego czasu Dawn of the Dead remake, nie? Więc wydaje mi się, że to jest taki typowy film dla fanów właśnie, nie? Jeśli ktoś jest fanem Zacka Snydera, no to jest idealny film, który mógłby się teraz razem z twórcą razem jarać, nie? Że super, robimy to, co wiesz, właśnie wracamy do korzeni, robimy to, co świetnie mi wychodzi, to, co bardzo lubię i tak dalej. I wiadomo, że to nie jest projekt, który sprzedasz teraz wszystkim, tak jak film z bohaterami, ale właśnie tym fanom, którzy są na dobre i na złe tutaj z reżyserem, no to jest idealna rzecz, by im to sprzedać, nie? W tym momencie. Tak było z samym Raimi, to jest idealny przykład, gdy zrobił tego Spidermana, którego zależnego od studio, i zaraz pod tym zrobił Drag Me to Hell, które było tylko dla niego i tylko dla fanów, nie? Malutki film na odbicie się, żeby ludziom, wiesz, troszkę wytłumić to uczucie po trójce. Był producentem, jakby nie patrzeć, tego serialu Ash vs. Evil Dead, gdzie też jakby... No wiadomo, powrót do korzeni. No, ale no, tam, tak, ale to już później jednak, tu się uleżało, był jeszcze Ozni, ale tam był od razu po tej wielkiej porażce, nie, żeby o tym zapomnieć. Tak. A Snyder cały czas nakręca. No, ale jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, teraz też Netflixowi powinno na tym teoretycznie zależeć, jeżeli ten projekt jest cokolwiek warty, a cokolwiek warty w skali Netflixa, to naprawdę nie jest dużo. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby poprzeczkę Netflixa jakby spełnić. A jednak mamy pandemię. Mamy ten czas, kiedy nagłaśnianie kolejnych dużych produkcji, wiecie, siedzicie w domu, ale my robimy dla was content, powstaje film tu za 90 milionów o zombie, ale najwidoczniej Netflixowi też nie zależy, nie, żeby coś z tym robić. Stwierdziłem, że jak już sobie o tym gadamy, to zajrzę na Vero z Zacka Snydera i zobaczę, czy jest cokolwiek o filmie Army of the Dead. I nie ma, absolutnie, nawet wiesz, nawet jednej wrzutki nie ma, jakiegoś zdjęcia z planu, czy o, to ja z ekipą tutaj skończyliśmy zdjęcia, super. Nie, ostatni... Kawałek rekwizytu, nie? Tak jak no, robił czasami. Serio, cokolwiek. Chociaż, że wiesz, zdjęcia jak z ekipą oglądają, nie, jak z ekipą oglądają Snyder Cut, wiesz, tyle. Albo jak ekipa tego filmu stoi, wiesz, tak, z tabliczkami i z Snyder Cut. Cokolwiek. Nie, przedostatnia fotka, jaką wrzucił, to są szkice koncepcyjne z Man of Steel. Oczywiście. A czwarte zdjęcie od końca to są ludzie z transparentami release the Snyder Cut, więc no. Mówię, to wygląda bardzo, bardzo dziwnie, nie? Już niezależnie od tego, co sądzimy o tym, co Snyder robi do tej pory, to fakt, jak bardzo w poważaniu ma przynajmniej tak to wygląda, ma ten film, no to no nie nastawia pozytywnie. Szczególnie, że wiesz, że ja cały czas czekam na ten film o zombie, bo ja bardzo lubię, wiesz, ten Świt żywych trupów jego, bo to jest bardzo fajna wersja, nie?
A ten film w ogóle, z tego co dostaliśmy synopsis, no to zapowiada się jak coś, co by, nie wiem, Michael Bay nakręcił, nie? Bo to jest film, który ma być o grupie żołnierzy, którzy w opanowanym przez zombie Las Vegas dokonują jakiegoś super heistu, który jest ponoć bardzo spektakularny. No, brzmi jak coś, co właśnie czym spokojnie można by się pobawić. I to jeszcze za duże pieniądze, nie? Jeśli Netflix mu daje do zabawy taki budżet, to serio, naprawdę nie widzę tutaj... Kurczę, Bay zresztą też zrobił ten ruch, że po tych częściach, gdzie został rypany mocno za Transformers, zrobił sobie Pain and Gain. Też film dla siebie, dla swoich fanów i na lekkie odbicie się, nie? Tutaj, a tutaj nie. No i jakiś czas temu w zasadzie pojawiła się ta plotka postowana na stronie Fandom Wire przez Andy'ego Seniora. No to jest kontrowersyjna postać, którego tutaj może, której nie będziemy tutaj komentować jakoś bardzo, bo nawet szczerze mówiąc nie śledziłem tego od czasu, kiedy został wywalony z Screen Junkies. Ja trochę śledziłem, no gość był trochę chujem i zrobił dużo złego, ale jednak... został ukarany według mnie znacznie ponad miarę, bo jakby jego obraz też został zakłamany. On był prywatnie chujem, a został podbity przez pewne osoby do rangi prawie że Harvey'ego Weinsteina, nie? Natomiast no ja umywam ręce, bo mówię, nie śledziłem tego, kiedyś może się zainteresuję. W każdym razie no, utknął tam w tym getcie zwanym Fandom Wire. Zresztą, swoją drogą, Screen Junkies ostatnio Dan Murrell odszedł, więc ja nie wiem, to kolejny ten taki format YouTube'owy, który się pewnie rozpadnie prędzej czy później. Ale to też tak, wiele osób już czekało trochę, aż on odejdzie. Ja na przykład tego nie śledziłem w stanie ich śledzić od roku może, czy dłużej. W ogóle nie zaglądałem na ten kanał. A to był jeden z tych naprawdę merytorycznych, bardziej złożonych gości i wiem, że już wiele osób zastanawiało się, kiedy on wreszcie odejdzie i spróbuje robić coś na własną rękę, bo po prostu ten format, który oni strzelali, no to się tak mocno przejadło, że nie dziwię się. I jak Dan Merrill, czy jak się wymawia dokładnie jego nazwisko, zacznie robić coś sam, to pewnie nawet popczaje, bo ja naprawdę go się lubiłem, a tam się marnował według mnie. Tak nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że to lepiej inwestować w marki osobiste w tym wypadku, niż pracować tutaj na czyich rachunek. Nie? No dobra, wracając tutaj do Andy'ego Seniora, to już zostawiamy wam ocenę, jakby czy jesteście zainteresowani tym, co ma do powiedzenia, czy nie. Natomiast no to jednocześnie no to jest gość, który zakładam, że zna ludzi tu i tam, nie? Więc nie możemy oczywiście ocenić tutaj, czy raczej potwierdzić albo zaprzeczyć, na ile ta plotka jest prawdziwa, ale myślę, że powiedzmy jakiś kredyt zaufania tutaj możemy dać. Aczkolwiek warto jest zaznaczyć, że jakby żaden z większych serwis nie podał tego dalej, nie? Jakby to zostało w tym takim getcie tych mniejszych serwisów, które sobie podawały te informacje dalej, natomiast sam Andy Senior przyznaje, że jest to coś, co pochodzi od jego własnych informatorów związanych z Warner Bros. Ponownie, to też od was zależy, czy będziecie chcieli w to wierzyć, czy nie. Zasada ograniczonego zaufania w tym wypadku. Natomiast to, co tutaj ustami swoich komentatorów, czy raczej inaczej, co przekazuje od swoich komentatorów Andy Senior, jest dosyć ciekawe właśnie w kontekście Zacka Snydera, bo w zasadzie to jest trochę to, co na logikę można by założyć, że wynik jest tej sytuacji wyniknie z relacji Zacka Snydera z Warnerem. Bo tutaj jest mowa o tym, że po pierwsze, według informatorów, Warner nie ma absolutnie żadnych planów, żeby Snyder Cut kiedykolwiek wydać, przynajmniej w najbliższym czasie. Że zwyczajnie nie biorą tego pod uwagę i nie ma takiej opcji. Ale to mnie, szczerze mówiąc, zaskoczyło najbardziej. Mowa jest o tym, że w którymś momencie pojawił się temat tego rozmów na temat Snyder Cut właśnie, co dalej z tym. Natomiast Zack Snyder wówczas zażyczył sobie jakieś konkretnej kwoty, z tego co kojarzę. 20 milionów? 20 milionów, bo bardzo możliwe, nie mam tego, nie mogę tego znaleźć. Chyba tak, dokładnie, 20 milionów dolarów. Jednocześnie pozwolenie na reshooty jeszcze części tego filmu. No i Warner, biorąc pod uwagę, że to oznaczałoby wpakowanie kupy pieniędzy w film, który, no mówmy się, nie zarobił jak był w kinach. Więc pewnie nie zrobiłby i teraz. I zaraz jeszcze do tego przejdziemy. No tak, nic dziwnego, że odpowiedź była jednoznacznie negatywna. Bo to jest fanaberia kilku ludzi. Snydera i kilku tych fanów, którzy po prostu się głośno wypowiadają, nie? To nie jest tak, że ktoś może pomyśleć, że na to naprawdę czekają zastępy ludzi. Nie, to jest bardzo, bardzo ograniczona grupka osób. Tylko taki, którzy są, bardzo zafiksowani na tej sprawie, nie? Dlatego te samoloty latające z reklamami, te wrzuty wszędzie, ale tak. To nadal... Nie dasz, wiesz, 2 milionów nie da, Warner Bros. By nie dał na te
wiesz, w ogóle, żeby tą wersję przygotować, a dokrętki to jest coś zupełnie niemożliwego, nie? Więc składam się tutaj, jeszcze tylko dokończę, że składam się tutaj teraz taka sytuacja, w której Snyder po tym, jak te rozmowy tutaj nie doszły do, jakby nie doszło tutaj do żadnego porozumienia, Warner powiedział, że no dziękujemy w takim razie. No i wtedy zaczęła się ta cała akcja związana z publikowaniem non-stop kolejnych szkiców, kolejnych tutaj informacji za kulis i tak dalej, i tak dalej. No co brzmi, no bardzo, myślę, nieprofesjonalnie z tego, jeśli chodzi o Zacka Snydera. No wygląda jak, wiesz, jak pewien pewnego rodzaju odwet, albo tutaj... To jest nazwa, znaczy, zajdę w ciążę, nie? No. Taka trochę kampania, taka nachalna kampania wiralowa na zasadzie patrzcie, ludzie są zainteresowani, ludzie chcą tego naprawdę, patrzcie, udostępniają kolejne i patrz, ludziom się podoba. Inna sprawa, według mnie, byłaby zupełnie, gdyby Justice League, te, które wyszło do kin, było A, hitem finansowym, B, hitem krytycznym, bo jakby są dwie opcje, wiadomo, jeżeli byłby hitem finansowym, no to wtedy wypuścić Snyder Cut jako wersję rozszerzoną czy coś takiego można byłoby zrobić, no ale jest też druga opcja, na przykład w momencie, w którym masz taki film jak Mad Max, który hitem finansowym pod żadnym pozorem nie był, ale był cholernym hitem krytycznym. Więc jakby potem dać tą wersję czarno-białą, tutaj ona na pewno, no, że tak powiem, za darmo nie była. Trzeba było też posiedzieć nad tym, ten color grading, czy jak to się nazywa, w tym momencie dobrać i tak dalej. To na pewno troszkę studia kosztowało, ale stwierdzili, że odzew był tak dobry, że jakby warto to dalej promować. Justice League nie było żadnym z tych. To nie było tak, że ludzie, wiesz, jakoś patrzyli poza tą grupką fanów, która oczywiście wiernie za Snyderem. Tylko że problem jest taki, że jakby za Justice League też nie przemawiało to, jakby ktoś mówił, że Whedon zamordował film czy coś takiego, ale nie przemawiało Batman v Superman, które też miało fatalne recenzje. I wszyscy mówią, że no ale zarobiło dobre pieniądze. W tym filmie był Batman i Superman. Chcę tylko przypomnieć. No, to jest film, który powinien być w tej pierwszej trójce najbardziej kasowych w historii kina dzisiaj, nie? Kiedy Aquaman zarabia więcej pieniędzy znacznie niż Batman i Superman razem. Kiedy Wonder Woman na swoją pierwszą odsłoną zarabia niewiele mniej niż Batman i Superman razem. To nie był świetny wynik. Więc no, jakby Warner nie widzi tutaj żadnego argumentu. Po prostu żadnego. No nie, Snyder nie ma żadnych kart. Absolutnie żadnych. Dlatego no, nie dziwię się. No więc tak jak wspomniałem, no nie wiem na ile to jest oczywiście prawdziwe, natomiast no, składa się aż zbyt ładnie tutaj w całą narrację, nie? No i ja i tak jestem zaskoczony tym, że jakiekolwiek rozmowy były prowadzone. Podejrzewam, że jeśli faktycznie tak było, to może wynikać zwyczajnie, wiecie, z kurtuazji, z utrzymywania dalej dobrych stosunków z reżyserem. No wiadomo, że Zack Snyder rozstał się z Warnerem ze względu na sytuację tutaj w jego życiu prywatnym. Nie? To też nie jest tak, że... Oczywiście tam były plotki, że no już wcześniej Warner planował się pozbyć go z tego stołka i tak dalej. Przynajmniej część producentów. Tam wiemy, że tam były jakieś tutaj rozkład sił generalnie. Warner, no. Nie? To też byli ci szemrani producenci, jak pan... Jak on się nazywał? Przed Hamadą, kto był szefem? Tsujihara. Kevin Tsujihara, no. No, który, jak wiemy, też miał swoje seksafery, który miał swoje bonusy na święta, czy tam co innego, no to też inny no, Warner. W każdym razie, tak czy siak, oficjalnie nikt Zacka Snydera nie zwolnił, nie? I dopiero kiedy no, przyszła ta sytuacja, w związku z którą Zack Snyder zrezygnował z reżyserowania tego filmu, dopiero ruszyła ta machina, żeby ten film trochę zmienić, nie? Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie po tej całej sytuacji i po tym ściąganiu Jossa Whedona w trybie tutaj awaryjnym, Warner nie chciał z powrotem naprawić stosunków ze Snyderem, nie? Nawet jeśli nie mieli planów na to, żeby kontynuować współpracę przy DCU, no to żeby się zwyczajnie, powiedzmy, rozstać na dobrych warunkach, że gdyby jeszcze były jakieś projekty filmowe, do których może Zack Snyder pasowałby bardziej, no to można by go do tego zaangażować. I wówczas wydaje mi się, że podanie ręki w ten sposób, w formie może wydamy w takim razie tę wersję filmu w jakiejś formie właśnie, no mogłoby być taką metodą. Natomiast no, w momencie, w którym odpowiedź brzmiała, no to dobra, to za 20 milionów i nakręcę nowe sceny i dopiero to puścimy, no to się nie opłacało zupełnie, nie? A że potem mieliśmy te akcje związane z publikowaniem rzeczy przez Zacka Snydera nagminnie po prostu,
tą wielką kampanią, która, no jakby nie patrzeć, uderzała w studio, nie? No, nie działała zbyt dobrze tutaj wizerunkowo dla Warner Bros. No to myślę, że te stosunki się w tym momencie ochłodziły bardzo. I ponoć z tego, co pisze tutaj Andy Senior w oparciu o to, co dostał, o info, które dostał od informatorów, no to nie dość, że Warner no, raczej nie będzie już zainteresowany współpracą ze Snyderem, biorąc pod uwagę, jak, no, jak ta relacja w tym momencie wygląda, no ale też ponoć przedstawiciele innych wytwórni jakby no, nie ignorują tego i doskonale widzą, że no, zatrudnianie w tym momencie gościa, który przy takiej sytuacji, a wiadomo, że no, przy produkcji filmów różne tutaj sytuacje mają miejsce, no reaguje w ten sposób, no to się, wiesz, no to zwyczajnie nikt nie chce mieć takiego kłopotu na głowie, nie? Że przy ewentualnym rozstaniu, przy ewentualnym konflikcie, przy ewentualnym no, rozejściu się dróg, będą mieli na głowie, wiesz, wielki problem PR-owy związany z gościem, który będzie im praktycznie obrabiał dupę za każdym razem na social mediach. Teraz o tym pomyślałem, że na dobrą sprawę Warner i tak musiał oferować jakąś kasę, bo ze wszystkich możliwych źródeł, jakie do nas informacje docierały, były takie, że ten Snyder Cut i tak jest nieskończony na przykład pod względem efektów specjalnych. Więc zakładam, że to co Radek mówił, że nawet 2 milionów by nie wydali, wydaje mi się, że jakieś pieniądze tam musieli zaoferować, żeby te efekty specjalne... Nie, no, ja mówię ponad to, co jest potrzebne, żeby tą wersję doprowadzić do takiej wersji używalnej, nie? Ale mówię ponad to, wiesz, właśnie jakieś dokrętki, jakieś naprawdę dodawanie czegoś, nie? Do tego materiału, który już jest. No tak, ale to i tak strasznie, że tak powiem, hojne ze strony Warnera, no bo tak, po raz kolejny mówię, oni nie mieliby żadnego interesu, poza tak jak mówisz, utrzymaniem jakichś dobrych stosunków z reżyserem. No plus bo... to bardziej, że no też wizerunkowo dla nich znowu wracanie do Justice League, do tego etapu. Oni się od tego chcą odciąć. Przecież mają nowego Batmana już, nie? Oni już chcą wszystkie siły na Pattinsona postawić, żeby wszyscy już zapomnieli o Batfleku w tym momencie i myśleli tylko do przodu, jakim Batmanem będzie Pattinson. I oczywiście obsadę, która się tam po drodze zmienia. Już nie J.K. Simmons, tylko Jeffrey Wright, nie? Już wszyscy mają się zmieniać, już myśleć zupełnie do przodu. Nie łączmy tych faktów ze sobą. Więc jakby dokładnie, to jeszcze byłoby przypominanie o czymś, co wyraźnie jest już tym balastem przeszłości. Więc jeżeli oni nawet oferowali to skończyć, to dla mnie to i tak naprawdę jest taki ogromny gest z ich strony, jeżeli to jest prawda. To jak mówimy o plotkach i mówimy o doniesieniach od tych rozmaitych informatorów, no to choć generalnie nie chcę tego robić, no to wypadałoby. Z drugiej strony, zaraz po tych doniesieniach dostaliśmy też doniesienia od kolejnych informatorów z drugiej strony. Od szanowanej dziennikarki Grace Randolph. Ja wezmę trzech Andy Seniorów za jedną Grace Randolph. To prawda. Natomiast no, choćby tutaj w woli formalności wypada o tym wspomnieć, która również powołując się na swoich informatorów powiedziała, że jak najbardziej Zack Snyder wciąż jest tematem, który się dzieje, że te doniesienia wcześniejsze nie są prawdziwe. I z tego, co Grace Randolph mówi, nie może tego zagwarantować, ale wie, że były dyskusje, wie, że Zack Snyder tego chce, wie, że... No, z tym się nie zgadza, szczerze mówiąc. Wie, że ten cut jest super i że generalnie wszystko zależy od tego, ile Warner Bros. Będzie chciało poświęcić na to budżetu. Natomiast w tym momencie ona zaznacza, że to będzie wszystko zależało od tego, jak bardzo będą chcieli zainwestować w HBO Max. No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o doniesienia z drugiej strony. Przypomnę, że jest to pani, która swego czasu miała informacje, co do których musiałaby mieć gorącą linię do Boba Igera. Żeby mieć takie informacje, jak swego czasu się nimi dzieliła, więc... Wiesz, jeszcze Grace Randolph jeszcze skończy ten Snyder Cut, jeszcze ona go... Ona go widziała już. Ale no, Grace Randolph to jest osoba, która swego czasu mówiła, że widziała, skończony, faktycznie już leży tam gotowy, wszystko jest. Wszystko jest ready. Więc tak, już jest tyle osób, które widziało skończony Snyder Cut, że aż dziwi mnie, czemu jeszcze nie ma tej wersji nigdzie, no ale okej. Okay. Powrót tego Starka pewnie też widziałem. No, tak czy siak, w tym, ja szczerze mówiąc, to mnie mimo wszystko, już pomijając te plotki i doniesienia, generalnie cała ta sytuacja, cała ta, wiecie, implozja Zacka Snydera jako twórcy, jako wiecie, no, szanowanego jednak w jakimś stopniu reżysera,
To jest coś, co mnie naprawdę zaskakuje, no bo ja powtarzałem wielokrotnie, ja nie uważam Zacka Snydera za dobrego reżysera, bo jak dla mnie reżyser to nie jest ktoś, kto po prostu powinien robić ładne obrazki, to jest ktoś, kto powinien umieć odpowiednio opowiedzieć historię wizualnie. Są reżyserzy, którzy nie są najlepsi w prowadzeniu narracji, jak Tim Burton chociażby, ale nadrabiają czym innym. Tim Burton potrafi opowiadać właśnie wizualnie historię, wiecie, za pomocą właśnie obrazu, za pomocą jakiejś symboliki, za pomocą rozmaitych tutaj rzeczy, środków, jakie ma do dyspozycji. Mam wrażenie, że Zack Snyder tego nie potrafi, nie? Ale to jest jakby moje własne zdanie. Natomiast jakby nie patrzeć do czasu tej współpracy z Warnerem, do czasu Batman i Superman w zasadzie, no miewał lepiej i gorzej oceniane filmy, ale zasadniczo nie było takiej sytuacji jak do tej pory, kiedy stałby się, wiesz, kiedy stałby po prostu w oku cyklonu tego całego bullshitu informacyjnego, który się dzieje. W tym momencie, jeśli w jakimś stopniu te doniesienia seniora są prawdziwe i faktycznie wytwórnie, wiecie, no będą z dużą rezerwą podchodzić do takiego twórcy. Mam wrażenie, że nawet jeśli to jest bullshit, to i tak no siłą rzeczy, patrząc na to, jak wygląda w tym momencie działalność Zacka Snydera w social mediach, to już świadczy, myślę, na niego niekorzyść. Zastanawiam się, co się stało po drodze, nie? No bo jest jeszcze oczywiście ta kwestia tej prywatnej tragedii, która być może wpłynęła też na niego. I jeśli tak było, no to kurczę, współczuję, ale wtedy wydaje mi się, że no, to już no. Zaczęło działać jeszcze przed tą tragedią, nie? Te rzeczy już też po Man of Steel, że... i w związku z Batman v Superman. Na pewno za dużo sobie na głowę wziął Snyder i razem ze swoją ekipą, bo on odpowiadał za wszystko przy tych filmach, nie? To było za bardzo skupione na jednym człowieku, no bo wiadomo, że on był producentem, jego żona była producentką, nie? I to było tak mocno skupione na nim, nie? I kumpel był producentem. Tak, dokładnie mówię, to było mocno takie snyderocentryczne, nie? Tak na maksa, a to była za duża marka, żeby w takim, wiesz, gronie własnym sobie nią zarządzać, nie? I ja się nie dziwię na przykład, że mu to bardzo na głowę siadło, nie? Też w połączeniu z tym prywatną tragedią. I nie dziwię się, że aż tak wojuje, nie? No bo on jest jednak zafiksowany na tym temacie mocno, nie? Bo dostał po tyłku, wiemy, jaki był też oddźwięk, no na pewno nie spodziewał się takich ocen i takiej reakcji i publiczności, i krytyki, nie? Szczególnie po Batman v Superman, bo wiemy, że w głowie Snydera Batman v Superman to jest arcydzieło. To jest dokładnie to, co on chciał powiedzieć. My możemy mówić, że wiesz, że w tym filmie praktycznie wszystko nie gra, że on się wali i inne takie rzeczy, ale wiemy, że to jest taki film, jaki Snyder chciał zrobić, nie? Tam jest wszystko mocno w jego stylu. Oczywiście mówisz o tej super extended version. Oczywiście, tej, która trwa 17 lat i z Afganistanu nie wyjeżdżamy przez pierwsze 3 godziny. Tak. No, o żadnej innej, nie? Ale dobrze, się dowiedzieliśmy wszystkiego o tym pocisku, bo ja to, jak ta, chciałem, Jezu, nie, to śledztwo to jest Lois Lane. Ale wiesz, to jest dokładnie to... Jakbym zobaczył tych gości, jak tam używają miotaczy ognia, to... A ten wątek z tą kulą, to jest dokładnie coś, co wiesz, co widać było, że Snyder chciał to ratować, że on jednak umie opowiadać historię w historii, wiesz, szkatułkowa, no Wojciech Jerzy Hazmu się zapuszcza, nie, że historia w historii, ludzie będą zainteresowani, nie, to do niczego nie prowadzi, to jest złe prowadzenie i to, co zawsze powtarzam, Snyder się po prostu minął zupełnie z medium. On nie powinien robić filmów, powinien robić teledyski. On miał taką piękną karierę teledyskową, żeby tak 3-4 minuty zamykać tę narrację, bez dialogów, bez gadania, żeby tylko dźwięk był i obrazki. Nie, i on był w tym znaku. Tak, albo reklamy, żeby tam mógłby sobie ze slow-mo ładować wszystko i by te wszystkie rzeczy, z którymi my go kojarzymy, które wkurzają w filmach, one by działały w takim, wiesz, mikroformacie, nie? Cutscenki do gier. Dokładnie. No, o Jezu, on przy grach był tak dobry. No. Ale w ogóle mam wrażenie, że jeszcze rozwijając trochę to, co Radek powiedział, no jeszcze dochodzi ta, wydaje mi się, że doszła do tego presja zwyczajnie, nie? Jednak, jednak to jest reżyser, który przy okazji Man of Steel został tutaj namaszczony przez samego Christophera Nolana jako tutaj osoba, która będzie w stanie jego jakby podejście do tego materiału przenieść dalej i zrobić faktycznie ambitną, współczesną historię o superbohaterach, przedstawić superbohaterów, jak będzie mieli działać dzisiaj i widać było, że no, był totalnie zafiksowany na tym punkcie, nie? A wiadomo, jaką estymą był swego czasu, bo dzisiaj oczywiście pojawili się rozmaici krytycy też i troszkę się wyrównało, ale wiem, jaką estymą swego czasu były darzone te filmy Nolana, nie? Które były no tym w zasadzie ideałem, jeśli chodzi o ekranizowanie superbohaterów. Nie, no, nie można inaczej robić przecież tego, tak. To musi być poważne i na serio i tak dalej, więc jak Snyder dostał na swoje barki obowiązek teraz, żeby nieść ten kaganek oświaty dalej, a nagle się, wiesz, zwaliła na niego fala krytyki, też się trochę nie dziwię, że faktycznie, wiesz, syndrom oblężonej twierdzy się mógł u niego włączyć i wiesz, zaczął odpowiadać na to takimi no, agresywnymi ruchami w tym momencie, nie? Jak cały czas forsowanie tej swojej wersji filmu. Mi to trochę przypomina sytuację Night Shyamalana, który, pamiętacie, jak po... Czy to było po szóstym zmyśle, czy chwilę później, jak prasa o nim mówiła, że jest kolejnym Spielbergiem.
Po prostu wszędzie się pojawiały te teksty o tym, że jest kolejny Spielbergiem. I mam wrażenie, że to jest właśnie podobna sytuacja. Gościa, który sam w siebie troszeczkę za mocno uwierzył. Jak zawsze mówił, uwierz w siebie i w ogóle. Ale wydaje mi się, że Shyamalan właśnie miał też ten moment, w którym w czym on został pisarzem, który uratował świat. Kobieta w błękitnej wodzie? Tak. No i wiesz, i to był ten właśnie moment, kiedy on już studia mówiły, że z facetem się pracować nie da, bo już ma tak nadmuchane ego, że po prostu nie jesteś w stanie nic powiedzieć inaczej, bo on ma, wiesz, idealną wizję wszystkiego. No i tu przechodzimy, M. Night Shyamalan, wiadomo, jak upadł od bycia kolejnym Spielbergiem do bycia M. Night Shyamalanem. Natomiast i tu mamy podobną sytuację. Mamy Snydera, który zrobił tych 300, jakby nie patrzeć, dobrze przyjęty film. Cała masa memów, która wokół niego otoczyła, ale w dzisiejszych czasach, jeżeli twój film ma masę memów, to prawdopodobnie gdzieś się przebił i to generalnie jest na jakąś korzyść do filmu. Potem było, wiadomo, było te Watchmen, które... To nie był tak głośny tytuł, wiesz, wśród fanów komiksów Watchmen to jest dużo, ale to no, nie wśród fanów kina aż tak. Gdzieś po drodze zrobił Sucker Punch, które nikogo nie obeszło. No ale właśnie był ten moment, kiedy on współpracował z... został, tak jak powiedzieć, namaszczony kolejnym Christopherem Nolanem. I potem jeszcze został otoczony, no tak jak Radek powiedział, takimi trochę przytakiwaczami. Raczej jak widziało się, jak wyglądała praca na planie, to nie było tak, żeby ktoś z nim współpracował, ktoś go tam hamował, ktoś mu, wiesz... No, kto pracował przy scenariuszach? No nie wiem, David S. Goyer też przy jego scenariuszach robił. Kolejny, wiesz, typ z ogromnym ego, który jak... Wiadomo, jak wygląda praca Davida S. Goyera. I nie było w tej ekipie jakby nikogo, kto by to jakoś balansował, kto by spróbował jeszcze mówić, okej, Zack, no duże mamy nadzieje w tobie, ale to nie znaczy, że już musisz, wiesz, wszystko dźwigać na sobie. I to był też wielki błąd Warnera, kiedy po raz kolejny przytoczę słowa, które przeczytałem wielokrotnie, czyli słowa braci Russo, które mówili po nakręceniu Civil War, w trakcie, już jak przygotowywali się do Infinity War, kiedy mówili, że oni mogą skupiać się na swoim filmie i jest, że tak powiem, mają mieć piłkę w grze i oni są graczami, oni skupiają się na piłce. Na kolejnych meczach skupia się ich trener i tak dalej, którym w tym momencie jest Kevin Feige, on sobie myśli, co poprawić, co zrobić dalej, a oni jest piłka w grze i jest eye on the ball dosłownie, jak mówili Russo. A na Snydera po prostu zwaliło się tyle obowiązków i jednocześnie cały czas mu ludzie mówi, dasz radę, bo jesteś tak dobry, że dasz radę, że jesteś tak wspaniały, jesteś Zack Snyder. Możesz ogarnąć to uniwersum, możesz zrobić nawiązania, możesz w ogóle wszystko rozpisać, możesz te filmy jeszcze reżyserować, prowadzić aktorów, no ty jesteś bogiem, po prostu kina zrobisz wszystko. I on w to uwierzył i mam wrażenie, że on niestety do dzisiaj w to wierzy. I tak mu już zostało, że tak powiem. No, tak mu trochę szkoda. On sam z siebie zrobił właśnie taki katalizator, nie, tego wszystkiego, bo to jego nazwisko było kojarzone w pierwszej chwili, nie, z tymi całymi produkcjami i na nim się skupiał ten cały gniew i to wszystko, co było z tym związane. Bo patrzmy, jak było na Gwiezdnych Wojnach na przykład. Nie? Też te filmy były różnie przyjmowane, ale tutaj jednak rozparcelowany był mocno ten gniew, nie? Bo i dostało się na przykład przy Ostatnim Jedi, dostało się i Ryanowi Johnsonowi, Kathleen Kennedy, aktorom po kolei, nie, że tutaj Rose taka i taka, że John Boyega taki i taki, nie? I to wszystko było właśnie tak, jak już jest spacelowane, a za Batman v Superman za wszystko był winny Zack Snyder, nie? Tutaj nic nie miałeś do aktorów, nie? Bo oni, o, fajny Henry Cavill, tylko nie miał, wiesz, reżyserii dobrej, nie? Bo Zack Snyder. Tutaj dobry Ben Affleck, fajny Batman, ale znowu Zack Snyder. I ja nie mówię, że nie, bo to była wina znaka Snydera, nie? Ale on się sam dokładnie postawił w takiej sytuacji, nie? Że nie masz tutaj Kevin Feige czy coś. Nikt nie zwraca uwagi na to, kto był na przykład producentem tych filmów, nie? Nikt nie zwraca uwagi, kto tam rządzi w tej chwili w Warner Bros., nie? To było gdzieś na boku. Dopiero jak wyszły te rzeczy właśnie... Sugahara nie był nazwiskiem, to nie był Feige, który zupełnie. Dopiero jak wyszły te jego przekręty, to z tymi bonusami świątecznymi, te wszystkie rzeczy, to wtedy wiedziałeś, że o, jednak tam się działo pojebanie. Ale to już było za późno. To już wszystko było na głowie Snydera, nie? I nadal mówię, on się sam postawił w takiej sytuacji, nie? Bo chciał być, wiesz, chciał za wszystko odpowiadać, chciał kontrolować, chciał być wielkim dramatystą, który kontroluje cały ten film, a to był za duży film dla niego. To było za duże, wiesz, porywanie się naprawdę z motyką na słońce. Tak, żeby samemu to robić. On powinien mieć jakiegoś konkretnego producenta, który z nim będzie współpracował. To, co w Marvelu jest, nie? Że za połowę rzeczy odpowiada Kevin Feige, który zbiera presję z tych reżyserów, nie? Jak trzeba się wypowiedzieć gdzieś w mediach, no to masz ludzi od tego, nie? A Snyder był, wiesz, wszędzie. Snyder za wszystko odpowiadał, no i sam się wkopał. I ja się nie dziwię, że Justice League tak wyszło. To był facet, musiał być tak sfrustrowany w tym momencie, że no, nie było innego wyjścia, nie? Ale nadal mówię, to jest jego wina.
Znaczy, zbierasz presję właśnie pod względem innych projektów, nie? Mm-hmm. Bo ktoś mówi, Zak, nie musisz tutaj wstawiać znaku Darkseida, nie musisz tutaj robić stenki z Flashem jakiejś. Słuchaj, zrobimy to, ale w innym momencie, w innym filmie, nie? Za dokładnie tego typu rzeczy w filmach Marvela odpowiada właśnie Feige. Reżyser Marvela nie musi się martwić, wiadomo, czasami się martwi, jak przełożył w przypadku Whedona i go to wkurwiało. Ale to był wyjątek, tego nie było dużo. Wiesz, jakby na przykład Batman v Superman był w Marvelu, to by z filmu wyleciał, no scena z kulą to wiadomo. Wonder Woman by wyleciała z tego filmu, bo nawet nie ma żadnego interesu, żeby być w tym filmie. Ale wiesz, ale całe Nightmare by wyleciało, bo to jest inny film zupełnie. Tak, by wyleciał Flash, który wiesz, że mówi, Flash, który mówi, że Lois jest kluczem, nie? To by wszystko wyleciało, nie? A jakie się wyjdą ewentualne teasery do kolejnych filmów, to właśnie byłby zdjęte z barka reżysera. Ty skup się na tym filmie, opowiedz nam tą historię, a ja ci tam potem powiem, gdzie chcemy dać easter eggi Jedynym teaserem by był Barry, który się pojawia właśnie z przyszłości gdzieś po napisach. I to by było wszystko, albo, ale nie, nie w wiem, filmie. Graffiti na ścianie. Zurenar na ścianie. Jeszcze jak a propos tego, to jakby solo na te rany były inne filmy DC, które wyszły obok. Kiedy Patty Jenkins wzięła tą nieaktorkę Gal Gadot i zrobiła naprawdę przyzwoity film. No ja tak jak mówię, nie kocham tego filmu, szczególnie za ostatni akt, ale ten film jest cały czas przyzwoity, szczególnie no, z Gal Gadot więcej nie wyciśniesz, o tak powiem. I na tle tego, co wiesz, co robił Snyder. Później w ogóle One się pojawił, który wziął tego Momoe, który w tym Justice League, wiesz, tam to robił kupę pod wodę w Batman i Superman, nic więcej, z jaskini go przyłapali. Ale wiesz, był w tym Justice League i był upierdliwy, straszny, choć miał jedną dobrą scenę z lasem, ale i wiesz, i zrobił takiego Aquamana, co nagle się wszystkim spodobał, no może nie wszystkim spodobał, ale zarobił w cholerę kasy wystarczająco dużo, żeby wiesz, żeby to było. I miałeś te inne filmy, które właśnie pokazywały, że nawet bierzesz dokładnie tych samych aktorów. No bo nie mówię o Shazamie czy o innych tego filmach, ale właśnie o dokładnie tych aktorach i wyciągasz z tego coś więcej. No to było jeszcze taka sól na rany, że Zak, no słuchaj. To nie była wina Gal Gadot. To nie oni, to ty, no właśnie o tym mówię. Ciągle te problemy, o których tutaj gadamy, no to ostatnio mieliśmy Q&A, które robiliśmy z Radkiem, z pytaniami z live'a, gdzie było pytanie o Watchmen i co myślimy o Watchmen jako filmie, a nie adaptacji. I w sumie powiedzieliśmy mniej więcej dokładnie to samo, że po prostu to jest materiał, który przerósł Zacka Snydera zdecydowanie i po prostu nie odnalazł się w nim. I dokładnie widać, że ten, wiesz, że koncepcja tych filmów, którą sobie Snyder narzucił, ale też forma w ogóle pracy nad tymi filmami, no to było coś, co zwyczajnie go przerosło i to było widać. Tylko, że jeszcze a propos tego porównania do M. Night Shyamalana, no to różnica jest też taka, że jasne, u Shyamalana ten jego upadek trwał długo, no bo on tych złych filmów narobił tyle, że bardzo długo się pozbywał łatki najgorszego reżysera, jaki obecnie działa. Ale w którymś momencie, jak podkulił ogon, no to wiesz, to go faktycznie podkulił, poszedł do Blumhouse, zaczął sam finansować te swoje małe filmy. To był pierwszy jego film taki odbijający go chyba. The Visit, właśnie o tym mówię. I to był film zrobiony za grosze, które ponownie sam Shyamalan wyłożył, bo Blumhouse mu zapewniało tylko dystrybucję i promocję, natomiast dystrybucję i promocję, a za produkcję musiał płacić sam Shyamalan. Tak samo było przy Split i Split już okazał się dużo lepszym filmem, jeśli chodzi o odbiór. Tak samo było z Glass i no, Glass był fenomenem fatalny, ale jakiś tam fanów tego filmu. Zarobiło naprawdę ładnie. A z tego, co słyszałem, to jego serial, który teraz robi dla Apple, też jest całkiem niezły. Nie wiem, na ile jest dobry, ale jeśli znajdują się ludzie, którzy mówią, że jest niezły, to jest i tak o niebo lepiej niż było swego czasu. Więc można, tylko że no, trzeba jakby nabrać pewnej pokory. Nie? Zak dalej wygląda, jakby on dalej wierzył, że jest tutaj nieomylny i że został tutaj skrzywdzony, odsunięty. No wszystko na to wskazuje. No bo jak masz, wiesz, cały zastęp fanów, którzy z każdej strony mówią, tak, to prawda, tutaj ukradziono mu ten film i to była prawdziwa wizja reżysera i tak dalej, no to nic dziwnego, że no, wiesz, on powinien zwrócić taki postaw, że zombie zjadają ludzi, wszystko w tym filmie, ludzie się biją, kiedyś tam, dawno, znowu super kto film. Wie, czy gdyby nagle z jakiegoś powodu pojawili się fani tego jego awatara, atakowani przez fanów podstawowego awatara, w sensie materiału źródłowego,
To może M. Night też był jakby był otaczany ludźmi, którzy mówią, nie M. Night, to było genialne z tym pisarzem, który ratuje świat. Nie, o kurde, ten jego awatar to jest film, który nie ma żadnego fana. No to chodzi, że nie ma, ale właśnie o tym mówię, że gdyby może była taka grupka, no też internet trochę inaczej działał w czasach, kiedy M. Night upadał. Nie było jeszcze tego typu rzeczy, no z którego roku są to filmy. Może gdyby faktycznie on miał cały czas taką grupę ludzi, która jest tak na nim zafiksowana, a wierzę, że w dzisiejszych czasach mogłaby się pojawić wbrew pozorom z tym, jak działa internet, to może M. Night też by nigdy nie pochylił głowy. I no to może Snyder jest trochę ofiarą tego, jak to działa dzisiaj. No. To idziemy do komentarza reżyserskiego. Tak, krem no właśnie, de la krem. Bo myślę, że to w ogóle jest rzecz, która w dużej mierze najlepiej chyba pokazuje, co siedzi w głowie Zacka Snydera, kiedy on ma szansę faktycznie być tutaj sam na sam z tymi fanami, z tymi ludźmi, którym faktycznie podoba się jego robota, albo to co robił. No i wtedy można wysłuchać faktycznie, co Zack Snyder ma do powiedzenia o swoich filmach. No i miał okazję zrobić komentarz reżyserski live, w formie oczywiście transmisji, do filmu Batman v Superman, czyli tego filmu, który faktycznie powstał tutaj według jego wizji artystycznej. Tak, ten film i tak był przepisywany, oczywiście i tak dalej, ale zasadniczo zaręcza za niego Zack Snyder, więc to jest jego tutaj dzieło. Director Cut, nie? Bo to wersja Director Cut, która, jak już wspomnieliśmy, jest nieoglądalna zupełnie. Ale dobra. I teraz tak, że no nie będziemy oczywiście, myślę, tego jechać po kolei, natomiast czy jest w ramach tego komentarza coś, co szczególnie wam się rzuciło w oczy, albo co was szczególnie tutaj zainteresowało? Bo mnie najbardziej bawi to, że w ogóle to się zaczyna oczywiście od tych, no najpierw jest ta scena z Affleckiem i tak dalej, a później jest ta cała akcja w tym Afganistanie, czy gdzieś, nie? I tu jest jedną z uwag Zacka Snydera było to, że generalnie inaczej by trochę rozegrał tutaj sposób zaprezentowania tego Supermana po raz pierwszy w tym filmie. Że z tego akurat nie był zadowolony do końca, nie? Że wolałby, żeby dotrzeć do tego momentu, kiedy Superman się faktycznie pojawia trochę prędzej. Zgodzę się zdecydowanie, zanim Superman się tam pojawia, no to już i tak już masz dość. I łamie człowiekowi kręgosłup po ścianę budynku. No, no to jest to swoją drogą, nie? Że Superman nie ratuje w tym filmie absolutnie nikogo poza Lois, tak naprawdę. Natomiast później jeszcze mam w ogóle wszystko, co jest związane z Supermanem w ramach tego komentarza, jest tak kuriozalne, bo najpierw mamy ten oczywiście tekst o tym, że powinien zostać wcześniej zaprezentowany. No zgoda, nie? Ale później mamy też tę całą sekcję, gdzie on opowiada i tłumaczy nam tę religijną ikonografię, tę symbolikę, która się w tym filmie pojawia. I to za każdym razem jest taki najbardziej basic shit ever po prostu, nie? Na zasadzie, że no, bo jak mu przebija włócznią bark, to chodzi o to, że to tak jak Jezusowi przebito bark, nie? I na przykład, że wiesz, że jak masz tłum ludzi, którzy patrzą na Supermana jak na mesjanistyczną figurę, to już jest jakby pewna symbolika, która tu w tym filmie istnieje. No, no tak, nie? No, o to chodzi. Natomiast no, jak ma w Man of Steel Jezusa za plecami na obrazie, Jezusa w ogrodzie oliwnym, jak Jezusa w ogrodzie oliwnym, no to albo jak na przykład leci w stronę ziemi rozkładając ręce jak krzyż, no to hej, finał Batman v Superman, mamy las krzyży za plecami tak, i tak, pietę tak, Wonder tak, Woman, no to tak. Ale kurczę, jak to jest, to jest coś, co właśnie zwracał moją uwagę na to, że to jest, że zwyczajnie ukroił sobie za duży kawałek tortu przy okazji tego filmu. No bo ja rozumiem, że ktoś chce powiedzieć coś ważnego w tym filmie, albo nie wiem, odnieść się do właśnie jakiejś symboliki, do jakichś takich rzeczy, które mam zapisane w głowach. Ale w momencie, w którym robisz scenę, w której Superman jest traktowany jak boska figura przez tłum ludzi, i reżyser siada i tłumaczy, że w tej scenie chodzi o to, że ten bohater jest traktowany jak boska figura przez tych ludzi, to się zastanawiasz, no okej, okay, a gdzie tu jest jakiś głębszy przekaz, nie? Jakby, okej, okay, ale co ta scena ma symbolizować w takim razie? Jak ona się odnosi do tej postaci? Już nie mówiąc o tym, że właśnie Superman w tym filmie nie funkcjonuje w żaden inny sposób niż właśnie jako narzędzie do tych wszystkich symbolicznych scen. On nie jest bohaterem w ogóle w tym filmie. Taki najprostszy. I te sceny, wiesz, one do niczego nie prowadzą. Nic ci nie mówią o postaci, nic nie dodają do tego, co już wiemy. Nie? No, widzimy od pierwszej sceny, no dobra, Jezus spadł na ziemię, wiemy, że jest Jezusem. Nie musisz nam, wiesz, co dwie minuty powtarzać, że to jest Jezus. Bo widzimy, wiemy od lat, że to jest Jezus, nie? Jezus, no, Mojżesz, jaką chcesz wersją weźmiesz, nie? Ale no nadal wiemy, że to jest ta biblijna figura, nie? Teraz opowiedz coś o postaci. Może już nie mów nam, kim on jest, bo wiemy, nie? Tylko opowiedz coś do tej mitologii. A tutaj nic, pustka. I nawet jak w tym filmie, już abstrahując od tego komentarza, ale nawet jak mamy tą jedną scenę, gdzie Superman, znaczy Clark jest sam na sam z Lois, to Snyder, czy Terrio, czy ktokolwiek tam odpowiadał, czy Goyer, czy ktokolwiek odpowiadał za tę scenę konkretnie, mógłby tam dopisać chociażby, nie wiem,
jakiś dialog między tymi postaciami, który by nam mówił o tym, co ich łączy, jaka relacja jest między nimi czy coś, no to mamy ten cały bullshit o tym, nie wiem, czy chcę być bohaterem dla nich. Clark, bądź bohaterem. No, ona też mówi, jak może go kochać i jednocześnie... tak. jak ona może go kochać, ale on jednocześnie może być Jezusem, nie? Tak. A potem Snyder stwierdza, kurwa, trochę nudna ta scena, to chociaż niech zdejmie koszulkę, nie? Ja, to mi chodziło o późniejszą, jak na balkonie razem z tymi. Ale no to tak, to jest później. Albo mamy ten motyw później jeszcze z kiedy się Pakent pojawia tam gdzieś na biegunie czy gdzieś. I Snyder mówi, że to jest to ma symbolizować Fortress of Solitude, tylko że w jego głowie. Okej. Jezu, ja teraz ten. To trochę sobie zrobię reklamę, bo z Kubą nagrywaliśmy kolejny komentarz do Man of Steel, nie? I jest już chyba u mnie na kanale, jakby ktoś chciał sobie z nami film zobaczyć. Jezu, i tamte właśnie sceny z Papą Kentem. Tą taką, wiesz, wykręcona jakaś właśnie biblijna wersja tego mądrego gościa. I ja prawie zawału dostałem. Ja ten film oglądałem po jakichś dobrych 4-5 latach i jak się pojawiła scena z tornadem, to po prostu nie mogłem, jak ona jest żenująca. To jest scena, która się jest nie do obronienia w żaden sposób i ona się będzie najgorzej na świecie scena filma, która się będzie starzała. Ona z roku na rok jest coraz gorsza. Ja jej nienawidzę już, chociaż mogę bronić tego filmu za niektóre sceny akcji, ale nienawidzę tej sceny. Kurde, pierwszy zdążył tego ojca wyciągnąć z tego auta. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że jakby wszystkie te rzeczy, które Snyder tam robił, dałoby się przeprowadzić, gdyby te postacie były postaciami. Jak wspomniesz o tym ojcu, ja sobie absolutnie wyobrażam, że Pakent mógłby się poświęcić i zginąć w tornadzie, ale nie w ten sposób. Wiesz, nie wyciągając rękę do niego. Ja sobie absolutnie wyobrażam, że Pakent mógłby gdzieś pęknąć w tym momencie i powiedzieć mu, że wiesz, że on jest jego synem i bardziej martwi się o niego niż o tam dzieciaki w autobusie czy coś takiego, ale znowu nie w takim tonie, w jakim on to robi. Ja rozumiem, że Snyder, to co chodziło Snyderowi, nie było głupie. To tylko, że on tak bardzo nie potrafił przelać na film tego, co on chce powiedzieć. Tak, bo wiesz, on w ogóle zniszczył postać, która, wiesz, powinna jednak ten rdzeń zachować komiksowy, że Papa Kent, że jest pokazane, że człowiek, wiesz, jak ważne jest wychowanie dzieciaka, nie? Że ten człowiek prosty potrafi wychować bohatera na bohatera, nie? I to jest ważne, to jest taki rdzeń, którego nie powinno się zmieniać w żadnej wersji, bo on jest podstawą całej tej mitologii, nie? Tego, kim jest Superman. I ja rozumiem, jakby to zrobił na przykład w taki sposób, że się nie dało uratować tego Papa Kenta, nie? Tak, tak. Superman tak. Nie może każdego uratować. Okej, to rozumiemy i to jest... W prosty sposób można pokazać, ale nie w takim, nie tak, że wiesz, nie ratuj mnie, jest wiesz, koniec. Najprostsze związanie ever, czyli jak masz Supermana, który tam na początku tego filmu trzyma tą platformę, gdzie jest ten moment, gdzie on tą platformę z gołklatą podnosi? Przerzuć to na inny moment, kiedy on musi coś trzymać i wie, że jak to puści, no to zginą ludzie, i musi wybrać... Stał pod mostem z tymi ludźmi, nie? Równie dokładnie, to musi albo ich, albo ojca, nie? No. I wtedy ojciec mu daje do zrozumienia, żeby ratował ludzi, a nie jego. I uratowałeś właśnie całą postać Papa Kenta. Jedną zmianą, dokładnie. Nie, masz jeszcze w tym filmie scenę, w której młody Clark się pyta, co miałem zrobić, nie ratować tych ludzi? A Papa Kent mówi... Może. Ale i znowu to jest kolejna scena, która według mnie ma sens, gdyby ją dobrze napisać. Ale wiesz, co wystarczyło zobaczył zrobić? Zobaczył tam emocje tego Papy Kenta, który jest, wiesz, tak boi się o swojego syna, że nawet jest w stanie krzyknąć, że wiesz, czy coś takiego, a nie zimny morderca. Maybe. Ale wiesz, wystarczyłoby, żeby on nie mówił nic po prostu. Żeby to się, żeby była cisza w tym momencie. Tak. Że to jest pytanie, które nie da rady odpowiedzieć w tym momencie. Tak, że on nie wie, on jest zagubiony, nie? On obejmuje jakąś stronę, nie? Tak, ja nie wiem, może. No. To nawet nie jest, że może. On to jest bardzo wyraźnie wiesz, pokazane, że odstrzelić dzieciaki. Nie? Stary, ty masz moce, oni nie. No. Pomyśl, zrób równanie. Plus można by wtedy, na przykład jak Superman trzyma belkę i próbuje ochronić ludzi przed zgnieceniem, można by tam dopisać symbolikę, że na przykład jest jak Atlas w tym momencie i niesie cały świat na plecach. Nie, to Samson. Jest to jeszcze najgorsze było w tym, że jak on uratował tych ludzi, ale jak była ta scena z tym właśnie, jak uratował te dzieciaki i co Papa Kent powiedział, to jeszcze musiał dodać tego Rudego, który zakapował. Mówię, jeszcze Rudy musiał zakapować! Mówię, Zak! Nie, przestań! Czemu ten Rudy musiał być jeszcze szpiclem, nie? Tego jeszcze brakowało. Jak wam się podobał Marshall Manhunter? Ja mam wrażenie, że jakby... To nie że Zack Snyder miał złe pomysły. Bo mówię, zarówno śmierć ojca, który chce się poświęcić dla syna i tak dalej... czy ten motyw, że kiedy ojciec jest zagubiony, są naprawdę fajne tematy. Tylko no, to tak jak mówię, chcieć, a niekoniecznie potrafić. To są te różne rzeczy. No to jest. Jak wam się podobał Martian Manhunter w takim razie?
Batman i Superman. Jak ci się podobał, Oscar? Najlepszy postęp. Jak, a widzowie, niech widzowie powiedzą, zanim my powiemy, to jak wam się podobał Martian Manhunter w tym filmie? Ja do dzisiaj wspominam. Ej, ja mówię, ja teraz oglądałem tego Man of Steel, nie? Za cholerę nie widziałem w tej postaci Martian Manhuntera. Na Hama jakbyś próbował sobie dodać, bo o, jeśli widzowie nie wiedzą, to ten generał, który się tam pojawił, czy ten wojskowy, który był taki istotny, nie? I on się tam pojawił na końcu, on był tym łącznikiem między wojskiem a Supermanem. On w zamyśle Zacka Snydera i bardzo poważnie Zack to stwierdził, że to był od początku Martian Manhunter, który się nie ujawniał tylko. Nawet w tych scenach, gdzie musiał walczyć z tą, jak ona, Faora się nazywała, która miała go zaciumkać, on wyciągnął nóż. Martian Manhunter. Gdy nikt nie patrzył. Gdy w samolocie był już koniec, miała zginąć Lois Lane, już spadała, w samolocie walił, musiał przeżyć. Nie było... nie. Doceniam bardzo jego wtopienie się w tłum i to, że bardzo nie chciał ujawnić swojej tożsamości, ale no, jakoś nie wierzę, że to był Martian Manhunter. Bo wiesz, miał wybór, ujawnić swoją tożsamość albo pozwolić ludziom zginąć. Maybe. Bo to jest w stylu w sobie tego, co mówił Papa Kent, nie? No tak, dokładnie. Jeżeli wszyscy bohaterowie tak myślą w tym filmie, to... Kurczę, Zack Snyder jest cholernie konsekwentny. Naprawdę myślałem, że nic gorszego niż to nagle wyjawienie, że ten dziennikarz to był Jimmy Olsen, już nas nie zaszczyci, ale... No nie wiem, chociaż nie, Jimmy Olsen cały czas jest najgorszy, bo w ogóle do tego Jimmy Olsen... Ale to był plan na 5 filmów. Ale do tego Jimmy Olsena też się odniósł przecież przy tym komentarzu. Tak. I w najbardziej chyba kuriozalny sposób ever, no bo oczywiście też no jest to postać, która ginie nagle i się okazuje, że tak, to był Jimmy Olsen. Nie? No, kurczę, nie jest tak, że musi być Jimmy Olsen w filmie o Supermanie. Mogłoby go nie być, nie? Ale wiesz co, był Jimmy Olsen. To co mówili, wiesz, już po Man of Steel. Ta dziewczyna, która się pojawiła, której nie wymienili nazwiska, to wszyscy mówili, może to będzie Ginny Olsen. I to by pasowało. Okay. Bo ona była idealną postacią. Ona miała jakąś rolę w Man of Steel, że tam, wiesz, musiałbym ratować Perry White. Była mocno związana z Daily Planet. Zrobi z niej Ginny Olsen i już jest załatwiona sprawa. Nie, pojawia się James Olsen. Ale nie, pojawia się ten typ, który w ogóle ma pluskwę w aparacie, nie? W ogóle kto idzie, wiesz, do terrorystów z pluskwą w aparacie? W tym urządzeniu, które pierwsze ci przeszukają. W ogóle... A to był super agent FBI, trzeba nadmienić. Wysoko postawionym. Jakby był wysoko postawiony agentem FBI, to wsadził sobie ten nadajnik w tyłek, jak każdy szanujący się agent FBI. U Jamesa Gunna by tak było. Ale wiesz, dlaczego nie mogła to być Ginny Olsen? Dlatego, że Zack Snyder musi mieć możliwość rysowania kadrów z komiksów. Woli odstrzelić tego Jimmy'ego. Tak, ten kadr jak Jimmy Olsen w Afganistanie. Mój ulubiony kadr z komiksów. Nie, chodzi o to, że woli go odstrzelić i potem myśleć, że no byłaby Ginny, ale z drugiej strony nie pasuje mi do mojego kadru z komiksu. Zrobimy tak, jak było w tych klasycznych komiksach Johna Byrna, jak umierał w kałuży krwi Jimmy Olsen. Tak, jak dostaje kulką w łeb na szybko. No ale dobra, okej. Zack Snyder zabija Jimmy Olsena, no i... Okej, może miał na to jakiś faktycznie pomysł, nie? Jakby o czymś może nam to mówi. No i on mówi właśnie o tym, że... Znaczy, Zack Snyder mówi o tym, że... tak, że miał oczywiście zaplanowany ark na 5 filmów, nie? Dokładnie to samo, co przy Martian Manhunterze. I mówi tak. The ones who die off for a reason. I tutaj mam cytat przed sobą. Dodał jeszcze, że... Hopefully they teach us something as they go. Ja przewijałem to 3 razy. Śmierć i myślę, co mi o to chodzi. Radek, nie mów, że miałeś głębokie przemyślenia. Jimmy Olsen wyszedł, to kurde, od razu miałeś to myśli. No, ja myślę, że ta scena nas uczy, żeby... Superman pal, Jimmy Olsen! Proszę cię. Ta scena nas uczy, że jak już kogoś szpiegujemy, no to wsadźmy sobie ten nadajnik w tyłek, a nie ten aparat. Zawsze w dupie noszę nadajnik. Nie tak jak Jimmy Olsen. Ale, no to, ale to jest właśnie dokładnie ten bullshit taki po prostu. I taka... wszyscy, i przepraszam, tylko jeszcze powiem, i podobnie było jak Batman kasował tych wszystkich przestępców. Za każdym razem jak on, wiesz, ich taranował tym samochodem i oni tam wybuchali, albo jak ten koleś zarzucił w niego skrzynką w łeb i rozbryzgło się na ścianie, nie, wiesz, mózg się rozbryzgł, czy co tamkolwiek, to ja myślałem, że powód, dla którego ten człowiek tu był i zginął. Ja teraz czuję głębię tego sensu, że jak jednak walczysz z Batmanem, to uniknij tej skrzyni. Nie wiem. I nie wiem, ja właśnie wiesz, z jednej strony masz te wszystkie momenty, kiedy Snyder ci tłumaczy takie mega oczywiste rzeczy, tak wiesz, tak jakby opowiadał film 12-latkom na zasadzie, że no i wiecie, wtedy kiedy Batmanowi pęka ta maska, to oznacza, to tak naprawdę symbolizuje to, że ujawnia się jego prawdziwe oblicze w tym momencie, nie?
Myślę sobie, no okej, okay, tak, no mam jakby zaprogramowany w głowie, tak, że maska, która spada, ujawnia oblicze, nie? No ale, a z drugiej strony masz ten bullshit przy okazji tego Jimmy'ego Olsena, który nie ma żadnego sensu, w sensie no, nawet nie jesteś w stanie wymyślić nic, czego ta scena ma nas nauczyć, nie? No i ja myślę, że to świetnie pokazuje, jak właśnie, jak powstawały te filmy. Na zasadzie jako taki zbiór takich losowych myśli, jakichś losowych scenek, jakiejś losowej symboliki i to takiej na właśnie, no mocno, tak, wiesz, takie, przeszkolnym wiesz, poziomie. Takie parcie na to, żeby ten film był ambitny, nie? Żeby każda scena była taka mega ambitna. No a wygląda jak adaptacja ciastek z wróżbą. Dosłownie jakby Zack Snyder, wiesz, codziennie rano otwierał jedno ciastko z wróżbą, czytał, co tam jest i tak, wiesz, no to będzie tak w filmie. Jak Łukasz powiedział, to jest basic shit. Nie? Taki podstawowe mówienie o rzeczach dla mówienia, nie? Żeby to wyglądało mądrze, nie? No i później mamy ludzi, którzy wiesz, ale przecież, no kurczę, tu są te symbolika jest religijna, no to jest głębokie, tego nie ma w Marvelu, że ktoś tam Jezusa robi, nie? No to właśnie to jest takie założenie, że jeśli bo nie masz ma, symbolikę religijną, to znaczy, że to i jest potem, tak, potem to jest na tym tle Joker, film Joker, to się plasuje jako w ogóle już, wiesz, transcendencja dosłownie. Otwierają puszki Pandory. To w ogóle, wiesz, Joker swoją drogą, ale też twórczości Snydera, no to też nie jest pierwszy raz, nie? To też, to o Watchmen też gadaliśmy, nie? Że ten film jest pełen takich elementów, które są głębokie, bo są założenia głębokie. Na zasadzie, że jak masz superbohaterów, którzy nie są heroiczni, no to to jest kurczę, poważny temat i głęboki shit, no bo jednak, no, nie są to zwykli ale superbohaterowie. Znowu, muszę po to powiedzieć. M. Night Shyamalan, Glass, dwóch nerdów rozmawiających w sklepie. On jest zbyt inteligentny, zawsze na końcu ma jakiś plan. Pamiętasz ten moment? Jak dwóch nerdów? Nie, to rzeczywiście nie. To jest dokładnie to samo. To jest dokładnie znowu, jednak widzę kolejne podobieństwo między tymi panami, bo tak samo M. Night Shyamalan, tylko M. Night Shyamalan robił to jeszcze podczas seansu. No dokładnie to samo, co Zack Snyder robi w komentarzach. To, tak, bo to jest to wiesz, brak wiary w widza, nie? Że widz nie zrozumie, jak mu tego nie wyłożysz, nie wyłuścisz, nie? No. I to w taki najbardziej głupi sposób, gdzie masz dwóch ludzi i to Snyder robi dokładnie to samo, kiedy by dwie osoby, które w ogóle nie rozmawiają ze sobą jak ludzie, i tylko walą ci nagle ekspozycję znikąd. I M. Night robił dokładnie to samo. Jest jeszcze mowa w tym komentarzu o Wonder Woman, że cel był taki, żeby ona stała w pierwszym szeregu, bo jako jedyna ma doświadczenie i walczyła z potworami i najdłużej w ogóle jest w tym biznesie. Okej, okay, fajnie, szkoda, że jak wiesz, oglądasz ten film po raz pierwszy, to nie masz za cholerę w ogóle pojęcia, kim jest ta postać, co ona tu robi, o co jej chodzi w ogóle, skąd ona się wzięła, czemu jej chodzi o jakieś zdjęcie w ogóle, więc to dalej nie działa w ogóle w ramach tego filmu. Jest tylko mały hint, że wiesz, on zdaje jakieś stare zdjęcie z nią, nie? Ale o żadnej walce z potworami tutaj nic nie ma. Nie no, ale masz te fajne 5 sekund z nią. To wszystko. Proszę. Twoja stara. Oj. Dlatego trailera było warto. Właśnie twoja stara miałaby jeszcze sens, bo byłoby odzyską, a tam jest moja stara. To w ogóle nie ma żadnego sensu. Tam jest moja stara? Tam jest moja stara, no. Moja stara, Batman mówi moja stara, tak. No. I nie wiesz, o co chodzi. Batman mówi, ale z czym ty sobie poradził z tą traumą, nie? Ze wszystkich osób Batman. Beka z martwej matki. Nie ma. No jest klasyczny o, Batman. Właśnie, jest oczywiście też wyjaśnienie tej sceny z Martą, nie? Że nam tutaj Zack tłumaczy, że tak naprawdę nie chodzi o to, że mają to samo imię. Naprawdę? Tylko chodzi o to, że Batman odkrył w Supermanie humanizm i człowieczeństwo, no nie humanizm, człowieczeństwo właśnie. I to jest Superman też ma matkę, ale wiesz co? Kosmita nie umieć matki. Ale wiesz co jest najgorsze? Że mi tak samo ludzie, za każdym razem kiedy śmiałem się z tej sceny, jak ten film wyszedł, to ludzie wszyscy mi tłumaczyli, że ja jej nie zrozumiałem i dokładnie tak samo mi to tłumaczyli. I ja tak siedzę, serio? Naprawdę? Ale ile osób pisało komentarze, że nie rozumiecie tej sceny, bo tak naprawdę tu nie chodzi o to, że mają to samo imię, tylko że właśnie odkrywa człowieczeństwo. Po prostu tabuny ludzi, które wychodziła z tego filmu i była dotknięta tą sceną, potem mi ją tłumaczyła. Ale to jest właśnie to podejście, to jest właśnie ten braki w zasadzie warsztatowe Snydera, nie? Gdzie on ma pomysł na to, jak to ma wybrzmieć, ale za cholerę nie jest w stanie tego pokazać w taki sposób, żeby faktycznie to, wiecie, no oddać to, nie? Bo znowu pomysł jest dobry. Tak. Wbrew pozorom. Ja będę bronił tego pomysłu samego w sobie, kiedy... I wiesz, on by... Najlepsze jest to, właśnie, jako człowieka. Najlepsze jest to, że znowu jest bardzo prosty sposób, jak zwrócić uwagę na to, na co powinien zwrócić uwagę tutaj. Nie używać tych imion w tym wypadku, nie? Skupić się na tym, że to jest matka i tyle, a nie że mają ale to wiesz, samo imię, bo to od razu zwraca uwagę. A wiesz, w ogóle Snyder to było tak inteligentne, nie? Że dwie matki, wiesz, każda to samo imię, Jezus Maria, sytuacja jedna na milion, ale mam szczęście, nie? W ogóle.
Tak, a tu tylko o to chodziło, że też ma matkę, nie? Chodzi o matkę. Też nie wiem, może to znaczy, David Goyer napisał, może to jego pomysł. Ja bym zrobił jeszcze prościej, zrobić motyw, w którym Batman widzi, jak on ją ratuje. I to byłoby wszystko, nawet nie musi nic mówić. Jak Batman widzi, jak Superman ratuje jakąś kobietę i potem jeszcze się może dowiedzieć, że to jest jego matka, czy coś w tym rodzaju, whatever. Ale to nawet nie jest istotne w tym momencie. Ale sam, jakby wiesz, jakby to zobaczył, to by zadziało dużo mocniej niż ten cały debilny tekst. Ale jedna zmiana. Ale nawet całą sprawę z matką. Pokażę. Na oczach Batmana Superman ratuje jakąś osobę, która spada z budynku, tak. Cokolwiek. Wiesz, że Batman Buda załapał, nie? Że on robi, wiesz, na przykład poświęca siebie, nie? Że jakąś sytuację, że tą walkę z Batmanem i wszystko, chciałem uratować zasłania, za wszelką tak. cenę jakąś osobę. Ale w tym filmie Superman nikogo nie ratuje, to jest problem, nie? I dlatego Batman nie może tego zobaczyć. I muszą prowadzić taki na siłę pokazanie, że wiesz, tego jego człowieczeństwa, tego superbohaterstwa w taki najbardziej sztuczny sposób, nie? Mówienie tego właśnie ekspozycją. O, wiesz, jakbym to zrobił? Jak Batman rzuca w Supermana włócznią z kryptonitem i z jakiegoś powodu znajduje się tam inna osoba, której Batman nie wziął pod uwagę i Superman rzuca się przed tą włócznię, mimo tego, że to coś może go zabić i wiesz, oczywiście nie w serce, tylko gdzieś tam go to rani, nie? I Batman widzi, że ten koleś super niszczalny był w stanie przyjąć na klatę tą jedyną broń, która go mogła zabić bez chwili namysłu, żeby jakiegoś, nie wiem, bezdomny spał tam. O, to już w ogóle jest. Ten film jest do naprawienia w godzinę, jest gdyby ktoś historii. Naprawdę Snyderowi stanął przed Snyderem i powiedział, jak to naprawić, nie? A to każdy, kto to widział, to wie, w jaki sposób to naprawić, nie? Taki prosty, żeby to było w duchu tych postaci, no. Ale ja wiem, że nikt tam nie mówił Snyderowi rzeczy, nie? Nie. No nie, no. To jest... O, Zak, ale to głębokie. Ale z jakiego komiksu to wziąłeś? No patrz, z Franka Millera. To skąd wziąłeś? Też Franka Millera, to? Frank Miller. A tutaj śmierć Supermana sobie trochę pożyczyłem. Zanim jeszcze ktoś powie, że no jak to nikogo nie ratuje, no przecież ratuje tam ludzi z powodzi czy coś. No tak, jest ten montaż, tylko że ten montaż w ogóle nie zwraca uwagi na ten heroizm Supermana, tylko na ten jego mesjanizm, więc to jest kompletnie inny punkt ciężkości, nie? Więc ja muszę zobaczyć, jak, nie wiem, ratuje kotka z drzewa po prostu, jak zwykły człowiek. W ogóle to jest też jest materiał na, znaczy inaczej, to jest temat na zupełnie inny materiał o tym, jak bardzo ten Superman nie jest Supermanem, no ale to gadaliśmy też o tym pewnie nieraz. Tak patrzę jeszcze po tym komentarzu, ale to chyba w zasadzie wszystkie ważniejsze punkty, jakie tam zostały poruszone, chyba że coś jeszcze mam się nasuwa na myśl. To nie był ciekawy komentarz. No nie, właśnie zdaje się, że on tłumaczył wszystko to, co każdy i tak widział, nie, w tym filmie. To, co jest w filmie, to, co robił w całym filmie, zrobił to na komentarzu, nie? Zak, ja to rozumiem. Ale dalej, dalej to jakby, lepiej. To nie chodzi, Zak, nie chodziło, w mojej krytyce nie chodziło o to, że ja nie rozumiałem, o co ci chodzi. Ja nawet, powiem więcej, ja rozumiałem, co ci chodzi i nawet na jakimś stopniu doceniałem to, o co ci chodzi, tylko niech ktoś zrobiłby to lepiej od ciebie. Tak. Wiesz, ja bardzo czekam na ten materiał, bo mówię, kurczę, człowiek pozostawiony tylko ze swoim materiałem, ma ludziom wytłumaczyć pewne rzeczy. Mówię, no to będzie cholernie ciekawe, nie? W końcu jego wizję poznam, różne rzeczy, a nie, to jest Manhunter, patrzcie, to było od początku. Mówię, nie... To powiedz mi coś, o co ci chodziło w tym filmie, bo ja z filmu nie wiem, o co ci chodziło. Nic nie chodziło. No widać chodziło o to, o co myśleliśmy, że chodziło, czyli o tą całą burzę w głowie Snydera, która w jego głowie składa się w całość, a w niczyjej innej nie może, no. No ja mimo wszystko mam... dalej nie liczę na to, znaczy nie liczę na to. Ja nie spodziewam się, żeby cokolwiek w temacie Snyderka ci się ruszyło. Teraz to już na pewno nie jest na rękę absolutnie nikomu. Ja mimo wszystko, ja tak jak wspomniałem, no nie lubię Zacka Snydera jako reżysera, ale no nie mam nic do niego jako, wiecie, osoby albo twórcy w ogóle filmowego. Niech działa dalej. No kurczę, jest masa fanów jego filmów, jakby nie patrzeć. Jest masa ludzi, która lubi jego styl, lubi jego produkcję. Nawet jeśli nie przepadają za tymi, o których my tutaj mówiliśmy, to być może lubią jakieś inne, więc wiecie, nie przeszkadza mi jego obecność w Hollywood, nic takiego. Chciałbym, żeby, trzymam kciuki w każdym razie, żeby się ogarnął, no i zwyczajnie zajął, wiesz, zrobił ten krok do przodu i zajął kolejnymi projektami, a nie siedział cały czas i rozgrzebywał tę przeszłość, bo to nie służy absolutnie nikomu i niczemu. I prędzej czy później, nawet ci, jestem przekonany, że nawet ci ludzie, którzy teraz skandują release The Snyder Cut, też się tym znudzą, no bo ile można, nie? Wyjdzie nowy Batman i zapomną. Ja mam wrażenie, że już teraz... Pojawi się Pattinson, już mają nowego Jokera, to już jest ich nowe, głębokie kino, którego ja nie jestem fanem, ale jest 10 tysięcy. Teraz mam wrażenie, że ten ruch jest coraz słabszy, bo już coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że już, wiesz, minęło to okienko, kiedy to jeszcze miało sens, żeby to wypuścić. Jeszcze myślę, że sporo osób się łudzi, że o, jak wyjdzie HBO Max, to pewnie tam wrzucą. Okaże się, że tam nie wrzucą i prędzej czy później zainteresowanie umrze. No i ten Zack Snyder zostanie z niczym. Zostanie pewnie z kolejnym jakimś projektem dla Netflixa, no bo jeszcze Netflixowi może zależy, żeby mieć nazwisko Snydera i tyle. Albo i nie, bo właśnie to, co mówiłeś na początku, bez względu na to, czy te
informacje Diego Senior się potwierdzają, że inne studia też już na to dziwnie patrzą, to jakby ja nie potrzebuję takich informacji, żeby wiedzieć, że tak jest. Jakby widzimy to właśnie po Joshu Tranku, widzimy to po tego typu reżyserach, którzy w jakiś sposób no, nie odeszli w... No, trochę zaczęli bruździć, tak? Studiów, z którym współpracowali. Nikt nie chce mieć takich problemów. Jakby ja zawsze podaję tego Davida Ayera, który po Suicide Squad dalej mówił, że jego film. I nawet do dzisiaj, jak ludzie mówią mu, jak on przeseksualizował Harley, to on przeprasza. On nie mówi, że ktoś mu zmontował źle ten film. On przeprasza. On tam napisał still growing, still learning i w ogóle typu rzeczy. Co można przetłumaczyć, jako chce mieć pracę, tak? Jeszcze dokładnie, w biznesie. Chce dalej robić to, co lubię robić. No. Dokładnie. I to nic, że potem zrobiłem Bright, który dla Netflixa, który też nie podszedł. Ale jest szansa, że ludzie stwierdzą, wait, z tym Davidem to się fajnie robi. On potem nigdy, choćby nie wiem co, on potem ci, wiesz, nie narobi problemów. I to widać w Hollywood, jak to działa. Więc ja się nie dziwię, jestem przekonany, że każde studio teraz dwa razy się zastanowi, zanim weźmie Snydera, bo on nie jest teraz ani gwarantem jakości, ani gwarantem finansowym. Tak jak mówisz, grono jego fanów topnieje z dnia na dzień właściwie. I jeszcze masz możliwość, że jak coś się nie dogadacie, to potem ci będzie 10 lat gadał o tym, jak wiesz, jak miał doskonały projekt, a złe studio nie dało mu skończyć. Po co komu to coś takiego, nie? Po co komu taki reżyser w tym momencie, no? Tak jak mówisz, Netflix to jeszcze jest jakaś szansa, bo on jest jeszcze jakimś nazwiskiem. Ale za rok, za dwa, za trzy będzie coraz mniejszym nazwiskiem, więc naprawdę niczemu, a jemu najmniej to służy. Teraz tak, jeszcze słowo kończące od ciebie w takim razie. No, ja powiedziałem wszystko, co sądzę o Zacku Snyderze, ale tak jak mówiłem, czekam na ten jego film o zombie, bo on powinien zrobić coś takiego naprawdę na podstawowym poziomie, wiesz, jakiś akcyjniak najprostszy, tak jak mu właśnie wychodziło, jak 300. Kurczę, ja lubię sobie raz na parę lat wrócić do 300, bo to jest taka, wiesz, typowa, pełna testosteronu napierdalana, nie? Która mu wychodzi, bo tam wszystkie te jego zabiegi działają i ludzie nie mówią. A jak mówią, to jest This is Sparta czy coś takiego, wiesz, na mega podstawowym poziomie, co ma napędzać akcję. Kurczę, Świt żywych trupów, nawet Sucker Punch, który, Jezu, jak tam zaczynają postacie mówić i jest ten wątek z lobotomią, to się rozpada. Ale to nadal... Masz wrażenie, że ci robią. No. Tak, ale nadal ten format antologii, żeby tylko przeskoczyć, o, tu się będą napieprzać z robotami, nazistami, tutaj będzie jakieś super samuraje, czy samurajowie, czy coś takiego, no to spoko. I ja nadal wierzę, że jakby trochę przysiedział... Wiesz, bardziej się skupił właśnie na tym filmie o zombie, a nie na trajkotaniu o tym Snyder Cut, to by mogło mu naprawdę, naprawdę pomóc, nie? I on by powinien dążyć do tego, żeby tylko ludzie zapomnieli o tych właśnie Batman v Superman, o tej Justice League, o tych całych sprawach, które się za nim ciągną, nie? I żeby z czystą kartą sobie dalej szedł do przodu, nie? No to też powinien z tego wynieść jakąś naukę, nie? Jednak nawet te porażki powinny mu pomóc, nie? A tu widać, że on jest tak mocno zafiksowany na czymś, co mu tylko, wiesz, tą karierę dalej rujnuje, to, wiesz, koroduje coraz bardziej, nie? Z każde wspomnienie o tych gównach, których narobił, nie? I to różne rzeczy się na to złożyły. Ja nie mówię, że to jest, wiesz, w 100% wina Snydera, nie? Bo tam się jednak pokićkało mu w życiu, wiesz, jakieś tam zewnętrzne rzeczy, nie? To, co DC chciało gonić, znaczy Warner Bros. Chciało gonić Marvela, nie? Chciało zrobić coś zupełnie innego i to było tak zupełnie inne, że po prostu nieoglądalne. Okej. Okay. Ale zostaw to wszystko za sobą, daj mi ten cholerny film o zombie, dostajesz na to kupę kasy, pokaż mi jakąś fotkę, że jakiś zombie wpierdala jakiegoś człowieka i ja już się będę cieszył, nie? Daj mi coś prostego, chłopie. Bo ja nadal głównej grupy komandosów na przykład w mundurach. Tak, on jest już. Z underdogiem, a ja wiesz, ja klaszczę underdogom, nie? To jest mój Rocky teraz, Zack Snyder, no dawaj, chłopie, nie? No, czekam. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć w takim razie. To był mały update, no bo wiecie, od dawna o twórczości Zacka Snydera, jego działalności rozmawialiśmy, więc chcieliśmy troszkę też nawiązać do tego, co się dzieje ostatnio. No i jeśli pojawi się Army of the Dead, prędzej czy później na Netflixie, jeszcze nie mamy, zdaje się, daty premiery konkretnej, więc nie wiadomo. Ale jak się pojawi, to pewnie przyjrzymy się temu filmowi i zobaczymy, czy faktycznie jest to jakiś tam, no bo promocja swoją drogą, wiadomo, ale może w sam film wyjdzie ciekawy, może będzie faktycznie ujściem tutaj dla Zacka i
jego tutaj jakieś rzeczy, które się dzieją w jego głowie. Zobaczymy. No a póki co, no na Snyder Cut byśmy na waszym miejscu nie liczyli, no ale czekamy w takim razie na ten najnowszy film. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Jeśli chcecie oczywiście, żebyśmy dalej pogadali jeszcze na ten temat, co się rozminęli, możecie nam zadawać pytania za pomocą tipów lub superchatów, a my się widzimy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.